19 lipca wspominany jest błogosławiony Herman Stępień, prezbiter i męczennik. Karol Stępień urodził się 21 października 1910 roku w biednej robotniczej rodzinie w Łodzi. Był błyskotliwym, inteligentnym, choć niesfornym dzieckiem. Z doskonałymi wynikami ukończył w Łodzi szkołę powszechną. Zgłosił się następnie do niższego seminarium duchownego franciszkanów we Lwowie. Tam ukończył gimnazjum. W 1929 roku zapukał do nowicjatu franciszkanów konwentualnych w Łodzi Łagiewnikach i przyjął zakonne imię Herman. Przełożeni jednakże nie widzieli przed nim przyszłości zakonnej. Sprawiał kłopoty wychowawcze, radzono mu odejście z zakonu. Karol jednak się uparł. Został wysłany na studia do Rzymu. Tam w 1937 roku przyjął święcenia kapłańskie. Potem kontynuował studia we Lwowie. Po ukończeniu nauki podjął pracę jako wikariusz w Radomsku, a potem w Wilnie. Po wybuchu II wojny światowej w pierwszej połowie 1940 roku arcybiskup Jałbrzykowski, ordynariusz wileński, wysłał ojca Hermana do pomocy pełniącemu obowiązki proboszcza parafii świętego Jerzego we wsi Pierzaje, ojcowi Achillesowi Puchale. W 1941 roku rozpoczęła się wojna rosyjsko-niemiecka. Proboszcz okazywał cierpiącym współczucie i niósł pociechę. Nie stawiał warunków w kwestii ofiar składanych z racji udzielanych sakramentów. Na plebanii w Pierzajach Niemcy zorganizowali posterunek żandarmerii. Dokonywali masowych aresztowań, poszukując partyzantów i kandydatów na roboty w Niemczech. Ojciec Achilles zabiegał o uwolnienie uwięzionych. Dzięki jego interwencji wielu zatrzymanych ocaliło życie. Uratował też wiele dzieci i dziewczęta, które miały być wywożone do niewolniczej pracy w III Rzeszy. W czerwcu 1943 roku w Iwieńcu i okolicach partyzanci z Armii Krajowej przeprowadzili skoordynowaną akcję na konwoje niemieckie kierowane na front wschodni. Niemcy w lipcu i sierpniu tegoż roku przeprowadzili odwetową operację Herman, próbując ograniczyć działalność partyzantki na Kresach. Za cel wybrano mieszkańców wsi i małych miasteczek regionu. Zatrzymanych zamykano w stodołach, które następnie podpalano. W ten sposób Niemcy w jednym powiecie wołożyńskim spalili kilkanaście wiosek razem z ich mieszkańcami. 19 lipca 1943 roku niemieckie SS pojawiło się w Pierzajach. Na placu zebrano mieszkańców wsi. Było ich około 300, w tym uciekinierzy z Iwieńca. Dwaj franciszkanie mogli się ukryć. Miał ich do tego namawiać jeden z żandarmów niemieckich mieszkających na plebanii, który był praktykującym katolikiem. Miał to także uczynić ich bezpośredni przełożony, gwardian z Iwieńca, ojciec Hilary Pracz-Praczyński. Początkowo Niemcy zamierzali zamordować wszystkich na miejscu w Pierzajach. Przywieźli ze sobą kanistry z benzyną, rozdzielili kobiety i mężczyzn w wieku od 10 do 50 lat, po czym zagnali ich do dwóch szop. Do mężczyzn wkrótce dobrowolnie dołączyli dwaj franciszkanie. Niektórzy świadkowie podawali, że zakonnicy próbowali negocjować z Niemcami. Po prawie dwóch godzinach nadjechało trzech oficerów i rozkazali wyprowadzić zatrzymanych. Niemcy wkrótce dokonali ponownej selekcji i zagnali wszystkich pod bagnetami do wsi Borowikowszczyzna koło Nowogródka. Franciszkanów oddzielono od pozostałych osób i wieczorem tego dnia zamordowano w pobliskiej stodole, którą następnie podpalono. Według jednej z wersji przed podpaleniem gestapowcy zabili obu męczenników strzałem w głowę. Według innej franciszkanie mieli być najpierw okrutnie torturowani. Niemcy mieli im wyłupić oczy, wyrwać języki, obciąć nosy, uszy i ręce, na koniec krępując drutem. Rozweseleni mordercy, przebrani we franciszkańskie habity, z drwiną naśladując czynności mszy świętej i szydząc z kapłanów, wrócili do wsi. Następnego dnia mieszkańcy wioski zebrali zwęglone szczątki męczenników i złożyli je we wspólnej trumnie w mogile przy kościele w Pierzajach, dziś na Białorusi.
Tam też w specjalnej złoconej trumience spoczywają w kościele parafialnym do dziś. Ojciec Herman Stępień i ojciec Achilles Puchała zostali beatyfikowani w grupie 108 męczenników II wojny światowej w dniu 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez papieża świętego Jana Pawła II. Herman jest jedną z dwóch pierwszych osób, oprócz ojca Fidelisa Chojnackiego, jak do tej pory jedynych, urodzonych w Łodzi i wyniesionych na ołtarze. Jego relikwie, poza pierwszajami, znajdują się także m.in. w łódzkiej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, prowadzonej przez franciszkanów. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Herman, aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.